Coś czuję, że to będzie kolejna próba, która się okaże gównianą próbą, ponieważ nie uda mi się, znając moje szczęście. A wiecie, ja znam swoje szczęście zbyt dobrze, jeżeli mogę to tak powiedzieć. I spierdzielamy. Dobra, plan B. Wycofujemy się i bierzemy na hita sladża. Trzech naraz, ja pierdziele. No to tutaj bym miał już chyba combo Kinga. Dobra, dawaj mi Rhino Rollera. I na nowego Rhino Rollera. Lecimy, kurde, z koksem. Co my się będziemy tutaj pierdzielić? Abra, skunksy. Okej, okay. Mam jeszcze tutaj to. No nie, wiedziałem. Wiedziałem, że mi się nie uda, to było pewne. Dobra, wyłazimy stąd. Zgiń, przepadnij, frajerze. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, moi drodzy. Trzeba wymyślić jakąś ogarniętą taktykę. Tylko jak? Dobra, żyćko się przyda, nie żeby coś. No nie mógłbym tego zmarnować, oczywiście, że nie. Rhino Roller musi być mój. Nie ma tak dobrze. I w sumie drugi też niech będzie. Spierdzielajcie, kurde, snajpy jedne. Ja tu rundę bonusową chcę przejść. Okej. To może być całkiem ciekawe, co teraz zrobię. Nice, wiedziałem, że to będzie dobre, kurde. Wiedziałem, że to będzie dobra taktyka. Teraz zobaczymy Mojo Destructor. Czy jest jeszcze? Bo nie pamiętam, ja go niszczyłem, czy go nie niszczyłem? Po lewej go nie ma. Jak nie ma go po lewej, to może będzie po prawej. Nie, chyba go niszczyłem, dobra. Gor. Mimo, że cię lubię, to jednak muszę cię opuścić, więc sorry. A, trochę ci tam mojosów wypadło, więc jest git. A teraz omijamy Skunksa. W zasadzie po co?
Po co ja ich atakuję, skoro już mam Minion Mastera? Lol. Niepotrzebnie czas tracę. O nie, to jest to. Pamiętam, jak tu Chrystek się męczył. O mój Boże. Swoją drogą pozdrawiam Chrystka. Oj, coś czuję, że ja tutaj też będę, kurde, nieźle się pierdzielił. Dobra, ja proponuję w sumie uciekać jak najszybciej się da. O, wbiję tam i może tą. Ej, to brzmi jak jakiś plan mały. Pierwszy kibel tutaj mamy. Tego tak se nie zniszczymy. Szkoda, szkoda. Może se żyćko podładuję. Bo fajnie byłoby to ogarnąć, żeby wiecie, żeby... może nie gluta wziąć, ale tego. Ale skorporille. To brzmi jak jakiś pomysł. Głupi, ale pomysł. Jakkolwiek brzmi. Dobra, mamy tutaj wszystkie kible, więc o spajboty się martwić nie muszę. Kible Cortexa, kto by pomyślał. Ty, i to jest plan. Ale wiecie co? Zrobię tutaj rzecz taką, którą raczej nikt by się nie spodziewał. Zapisz stan. Chcę spróbować to zrobić. Więc jeżeli zrobię load state'a, to bardzo przepraszam, ale chcę zrobić taką fajną taktykę. Dobra! Jest! Udało się! Szybko! Dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze! Tu jest jeszcze. Trochę sobie HP podładuję. Dobra, tam jest, widzę. Tam u góry. To gówno, co trzeba zniszczyć. Ohoho, pojedynek dwóch skorporilli. Mam na to sposób. Mam na to sposób, zaraz ominiemy sobie skorporille. Uwierzcie mi. Oni się wszyscy tutaj nawzajem wykończą. Na tym hard mode'zie. A nie będziecie mi przeszkadzać, kurde, ja sobie idę do przodu przed siebie. Mówiłem? Dobrze. A wiecie, co jest najlepsze? Że jak kiedyś grałem z moim znajomym, to my żeśmy nawet na coś takiego nie wpadli, żeby coś takiego zrobić, nie? Kurde, to człowiek po czasie dopiero odkrywa takie... sekrety. No i tutaj mamy perfekcyjnie 100%, już tutaj nic nie zbierzemy więcej. 44%. No, całkiem nam idzie, powiem wam szczerze. No to co? Let's go! Episode 11. Shock and awesome. Nazwa tego poziomu to gra słów Shock and Wave. Albo Shock and Ave, coś takiego. Bo wiecie, nazwa tego epizodu to Shock and Awesome. Co warto tutaj nadmienić. To jest taka jedyna ciekawostka, jeżeli chodzi o ten epizod. Tam widzę, że kurde... engine nie daje za wygraną.
Dobra, cicho tam siedź, zamknij mordę. 130, no tutaj trochę minionów jest do pokonania. Tak jak zresztą mówiła ciekawostka w epizodzie 8, że tutaj będziemy mieli 100 razy więcej minionów do pokonania, bo aż 130. Może nam się uda, kurde, tutaj też zrobić goldzika. Kto wie, kto wie. Było to trochę do przewidzenia, że jeden z minionów w końcu by musiał zginąć. Ogólnie powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba ten... Tak, wiem, to nie będzie nic odkrywczego, co powiem, ale level design tego poziomu. Soundtrack jak najbardziej jest na plus. I mam momentami wrażenie, jakbyśmy byli na tym statku Engina z Crasha Twin Sanity, bo troszeczkę to jest takie podobne miejsce. Może nie do końca podobne, w sensie takie stuprocentowo, ale jednak wiecie, trochę przypomina to miejsce, tylko z takim powiedzmy lekkim upgrade'em. Oj, debiut nowych Tytanów będzie. Oj, 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 nie mogę się w sobie doczekać, więc... Let's go. I coveted victory. Lodowa ściana. O, kogo my tu mamy, proszę państwa? A co to za kruszynka tutaj mnie atakuje? To chyba był Ratical, o ile dobrze pamiętam. Ale zaraz sobie wejdziemy w Select i zobaczymy info o nim. Tak, Ratical, dokładnie. Czyli mój ulubiony z Tytanów. Dlaczego? Dlatego, że właśnie on może robić takie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest lepsza wersja Spike'a w sumie, tylko taka w sumie lodowa wersja, nie? No dobra, może nie Spike'a, ale tego, jak on się nazywał? Magma Dooma. Bo Magma Doom przecież też miał ten atak, gdzie on stąpnął i zaraz tutaj ziemia się załamywała i wszystkich tutaj unicestwiała. Myk myk! Co ten engine tak się ciągle wydziera? What the fuck? On ma jakiś problem ze sobą, czy co? I ogólnie coś, co mi się bardzo podoba, to, że przykładowo to laboratorium jest właśnie teraz tak lodem otoczone i tutaj taki fajny klimat. Powiem szczerze, że ja się w tego Titansa tak wczuwam, że momentami chciałbym nawet kurtkę założyć, bo wiecie, to jest tak lodowato normalnie. I to mówię nawet bez żadnego tutaj tego. Bez żadnej kapy. To, co mówię, to teraz stuprocentowo serio jest. Tutaj radzę uważać, bo widzę, że Ratical użył broni, którą ja chciałem użyć. No ale my go tutaj już porobiliśmy. Oczywiście, że tak. ...25 na 130. I co, więcej ich się nie pojawi? Nie, no tutaj są. Weźmy, sprowokujmy jeszcze Ratikla drugiego. Ratiklsona. Dawaj, 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 chodź tutaj. Może jakieś takie combo nam się uda ogarnąć. Bo jaki tutaj w ogóle jest combo king? Aż tak luknę, bo w sumie sobie akurat tutaj zapisałem. 20. LOL. Jak tutaj jest 20 combo, no to ja jestem serio święty. I fajne jest to, że tutaj klucze francuskie są oznaczone jako, wiecie, miniony. Wiem, ja zwracam uwagę na pierdoły, co prawda, ale
To jest naprawdę fajne, nie? To takie przyjemne dla oka moim zdaniem jest. O, szybko trzeba się rozmrozić. No niestety, Raticle dostał za swoje. Mógł nie prowokować mnie. To teraz bym nie odwdzięczył mu się podobnym atakiem. Okej. Czasówka, widzę, że tutaj sobie leci. Chyba zaraz życie będziemy mieli, nie? Bo to będziemy mieli już 450 tysięcy. Nawet już mamy. Nie, no jestem ciekaw szczerze, ile mi się żyć tutaj uda zdobyć. Tak całkowicie szczerze. ...39 na 130, kurde. Nie ma tak dobrze, ziomek. Nie będziesz mnie tutaj, kurde, upokarzał. No, trzech minionów to jest całkiem pokaźna grupa. Ale tamten mógł też być zamrożony, nie żeby coś. Nie żebym się czepiał, kurde. Dobra. O! Ustawcie się w takim ładnym gronie. Jeszcze tutaj czwarty by się przydał i byśmy mieli bezproblemowo 20 combo. Ale dobra, chodźcie tutaj, chodźcie, 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 chodźcie. Ustawianko. No co za gówniane combo, no. Kiedy chcę, to teraz nie wychodzi, nie? 45 na 130. Ej, no to trochę tutaj sobie posiedzimy, przynajmniej sobie nawbijemy mojosów. Spin attack upgrade, o! Czyżby to był dłuższy spin attack teraz? Chyba ta! Jakbyście coś słyszeli, to wiedzcie, że na parzam wpada, dlatego że Shogun Tracer jest dosyć specyficznym padem, biorąc pod uwagę, że ma dosyć takie zbite kontrolki. Tak więc no. Co my tam mamy w ogóle? A, dobra. Mogłem się domyślić w sumie. Same bałwany, kurde. 52 na 130. Myślę, że tutaj bez problemu zrobimy wszystkich tych minionów. W sensie pokonamy. Dobra, Crash się złapał, nice. Tu nic nie ma? Nie, nie widzę, żeby tutaj coś było. Pal gumę. Jezu, jakie to jest głupie, nie? Przecież spowodowałem, że on się wyłączył, to co on teraz tutaj odwala, że dalej gada? Przecież głośnik jest zniszczony. Co to miało znaczyć, engine? Co ty, kurde, za lifehacki odwalasz?